Dzień po Narodowym Święcie Niepodległości legionowianie wciąż mieli szansę zostać w podniosłym nastroju. Wszystko dzięki przeglądowi pieśni patriotycznej Viva Polonia, który już po raz czwarty zagościł w miejskim ratuszu. W tym roku przed jurorami i publicznością wystąpiło 11 zespołów i chórów oraz dwa razy tylu solistów. Usłyszeliśmy pieśni patriotyczne oraz przeróżne piosenki żołnierskie i znane i nieznane oraz zupełnie nowe, skomponowane przez artystów. Myślę, że każdy, kto przyszedł, znalazł dla siebie coś ciekawego, że wyniósł stąd wspaniałą dawkę patriotycznej energii. Pod czapeczką, pod rogatą, wierny zaciąg twój. Przegląd Viva Polonia wymyśliło i z pomocą kilku partnerów realizuje Legionowskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Viva L'Arte. Wsparcie sponsorów i samorządu sprawiło, że impreza zdążyła zyskać uznanie artystów nie tylko na Mazowszu. Impreza, ale też panująca w jej trakcie przyjazna atmosfera. Organizacja fantastyczna, uważam, i bardzo mili ludzie, bardzo mili uczestnicy, dlatego że na konkursach różnie bywa, prawda, czasami pojawia się taka nuta rywalizacji, natomiast tutaj naprawdę wszyscy byli bardzo mili, sympatyczni. Właśnie, najpiękniejsze było to, że nie było czuć takiej niezdrowej rywalizacji. Wszyscy przychodzili, czuć było tego ducha, także każdy chciał zaprezentować się najlepiej jak potrafi. A ponieważ wykonawcy z reguły dopinali swego, jury znów zaliczyło burzliwe obrady. Jurorzy jak zawsze borykali się z tym problemem wybrania spośród tylu wspaniałych wykonawców tych najlepszych. Myślę, że bardzo sprawiedliwie i bardzo słusznie podjęto decyzję. Jeśli ktoś przeoczył część konkursową, koncert laureatów w całości mu to wynagrodził. Zwłaszcza, że dobrym słowem wzbogacili go też zapraszani do wręczenia nagród oficjele. Idąc tutaj odetchnąłem z ulgą, bo myślałem, że pani Dorota każe mi śpiewać. I to przy tylu artystach zgromadzonych na sali mogło być naprawdę. I po takim występie mogło być dla państwa szokiem. A tego bym nie chciał uczynić, tym bardziej, że za rok wybory. Później prezydent Legionowa uderzył jednak w poważniejsze tony. Coraz więcej i widzów, i uczestników. Piękna inicjatywa. Widać rozwój, widać radość, widać państwa zadowolenie z tego, że możemy się w Legionowie w tych listopadowych dniach spotykać. Grand Prix tegorocznego przeglądu Viva Polonia zdobyła Anna Tarczyńska. Mimo że wraz z mężem dopiero drugi raz wystąpili w repertuarze patriotycznym, chwycili słuchaczy za serca, bo w tego typu utworach emocje są równie ważne jak muzyka i słowa. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. W umysłach ludzi kreuje się taka myśl, że piosenki czy też pieśni patriotyczne są oklepane, mówiąc kolokwialnie, i że są przestarzałe. A to nieprawda, można je aranżować na 1500 różnych możliwych sposobów i robić to naprawdę w formacji jazzowej, w postaci klasycznej i jakiejkolwiek innej. Jest naprawdę szeroki wybór repertuaru i wiele odcieni, wiele barw, wiele możliwości zagrania, interpretacji. Właśnie tak wydaje się, że ten repertuar jest trochę taki archaiczny. Opowiada o legionach, ułanach i to są dla nas takie odległe czasy. I być może czasami też w naszych ustach to nie do końca tak prawdziwie brzmi, ale też jakby nasz repertuar pokazał to, że piosenki patriotyczne niekoniecznie muszą być o ułanach, chociaż są też piękne, są naszym dziedzictwem i przypominają nam te historie i to jest w nich bardzo ważne.
Za rok setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i piąta edycja przeglądu Viva Polonia. Organizatorzy mają już pomysły na wzbogacenie imprezy o nowe elementy. Jej mały jubileusz zapowiada się więc wyjątkowo. Lepiej tego nie przegapić. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia, los na stos, na stos.